Bardzo proszę Pani Irena o sygnał. To w tej kwocie 50 milionów, to jest kwota ponad 30 milionów tytułem kary umownej za naliczonej, bo nie ją odzyskanej, tylko naliczonej za system zarządzania ruchem dla Kumaka. To są po prostu kara za opóźnienie, za rozwiązanie umowy. No wszystko to, co w umowie było zawarte, to trzeba było w związku z odstąpieniem od umowy naliczyć te kary umowne. Przypominam, że firma jest w upadłości, my te należności zgłosiliśmy. Nie odzyskamy. Tego nie wiemy. Tam już czy syndyk wpisane są kwoty na listę tych naszych należności dla biegłego. Nie wiem, czy będzie się sądził, czy będzie wyśmiarkowanie kary. Tego na dzień dzisiejszy nie mogę odpowiedzieć. My naliczyliśmy kary zgodnie z umową. Bo to jest ta główna wartość tej różnicy ogromnej. Tak. I to no, przełożyło się na tę kwotę tych pozostałych przychodów operacyjnych. Ale to nie znaczy, że to tę kwotę wpłynęła fizycznie. Ale tak po prostu zgodnie z ustawą o rachunkowości trzeba tak zarachować i z umowy należała się ta kara. W związku z tym, bo gdzieś tu, nie wiem, w tej chwili, ale pamiętam, że audytorzy badali między innymi również wśród jednostek państwa jednostkę, czy w ogóle nie było pytania, czy one są do odzyskania. Tak tylko pytam. Został utworzony rezerwa taka na te należności, więc w 100%, że jest mało prawdopodobne, że one zostaną odzyskane, więc po drugiej stronie poszły w pozostałe koszty operacyjne. To, co było, bo jeśli jest syndyk upadłości, jest duże prawdopodobieństwo, że ta kara będzie nieodzyskana, ale no zgodnie z ustawą o rachunkowości tak trzeba po prostu zarachować, zrobić odpis aktualizacyjny i ten odpis aktualizacyjny jakby powiększa koszty, te pozostałe koszty operacyjne. Więc to, no tyle, że to trzeba po prostu w rachunku zespół i strat pokazać. Bo one na ten moment istnieją. Tak, tak.